Witam Państwa na plantacji brukuła na zbiór letni. Proszę Państwa, jesteśmy w tej części pola, gdzie mamy brokuł starszy. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Jeżeli chodzi o rozwój, rośliny są w bardzo dobrej kondycji. Zaczyna się tworzyć róża. Jest to prawda dość mała jeszcze, bo tam około centymetra średnicy, ale już zawiązki róży są. Lata cały czas, jeszcze troszeczkę tętnisia. Tutaj zabieg był wykonywany, powiedzmy sobie, gdzieś około tygodnia temu. W zeszłym tygodniu, jak byłem w piątek na plantacji, tak był wykonywany zabieg produktem Afirm. Nie widać, żeby były liście pogryzione, nie widać żadnych uszkodzeń po tętnisiu. W dniu wczorajszym też lustrowałem plantację. Pierwsze tętnisie, proszę Państwa, już się wylęgły. Było widać, że larwy próbowały zacząć żerować i niestety plantacja też była zapryskana produktem do zwalczania gąsienic motyli. Tam nie było żadnego problemu. Gąsienice zaraz po wylęgu zostały zniszczone. Co tutaj można zrobić? Proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo istotną. Jeżeli jest 3 tygodnie po, czy minęły 3 tygodnie po zabiegu produktem Movento, to trzeba ten produkt powtórzyć. Dlaczego? Dlatego, że on będzie nam chronił dalej przed takimi szkodnikami jak mączlik, który jest na plantacji. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest. Na plantacjach brokuła, tak? Natomiast będzie chronił też przed mszcami. Troszeczkę mączlika mamy, tutaj widać, tak? Tutaj nie jest dużo, na innych plantacjach widziałem więcej, ale powiedzmy sobie, że on jest i przy ciepłych pogodach będzie się ten szkodnik dalej rozwijał i będzie się jego populacja zwiększała. Będzie również Movento chronił przed mszycami, więc trzeba położyć to Movento, jeżeli minęły 3 tygodnie, tak? Od poprzedniego zabiegu Movento. Przypominam tylko, że nawet przy takiej plantacji używamy nie więcej niż 300 litrów wody ze zwilżaczem rozpuszczającym woski roślinne, takim jak Trend czy Inex A. Ewentualnie, jeżeli nie mamy tych zwilżaczy, to używamy zwykłego zwilżacza, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, ale nie używamy żadnych silikonów, żadnych pinolenów, żeby substancja jak najszybciej weszła w system rośliny i wtedy ona będzie działała. Movento nie działa w ogóle kontaktowo. Proszę Państwa, myślę, że w następnym tygodniu, czyli gdzieś tam po 14 dniach od zabiegu Afirmem, jeżeli będzie jeszcze latał tantniś, należałoby powtórzyć zabieg produktem Coragen albo Spintor, żeby dalej w ryzach trzymać tantnisia krzyżowiaczka. No ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Można użyć, proszę Państwa, jeszcze plantacja jest co prawda zdrowa, gdzieś tam na dole widać jakieś liście, które są przyżółknięte. Tam może zacząć się alternaria, czerń krzyżowych inaczej. Można użyć któregoś z produktów, ponieważ jeszcze mamy czas, takich jak Luna Experience, Scorpion, na przykład, tak? Ewentualnie Signum do wykonania zabiegu właśnie przeciwko chorobom grzybowym. I tutaj używamy produktu Protector. Z tym zabiegiem możemy wykonać pierwszy zabieg miedzią. Można wykonać zabieg produktem Ferticus 3 Ramezolfo, ewentualnie jakąś miedzią systemiczną. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. No i chyba na ten czas to wszystko. Do tego zabiegu jeszcze możemy dorzucić jakiś nawóz z dużą zawartością potasu, ale jeszcze około 10-12% azotu.
i tym razem już to wszystko na tej plantacji. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja brokuła na zbiór jesienny. Rośliny bardzo dobrej kondycji, róże rosną też już dosyć dobrze. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Rośliny mamy dość wysokie, bardzo duży, potężny liść. Róże są około już 2-3 cm. Może uda się to zaraz pokazać, zobaczymy. Tutaj mamy róże, także róża już jest dość spora. Proszę Państwa, lata dalej tętni krzyżowiaczek. Także pierwszy zabieg został zrobiony produktem Afirm 2 tygodnie temu. Teraz należałoby ten zabieg powtórzyć produktem Coragen albo Spintor, żeby dalej kontrolować wylęgające się larwy tętnicia krzyżowiaczka. Proszę Państwa, jest troszeczkę mączlika. Śmietka już w tym momencie nie lata, ale też pokazują się na niektórych plantacjach mszyce, także przypominam o powtórzeniu zabiegu produktem Movento, jeżeli minęły te 3 tygodnie od poprzedniego zabiegu. Tak jak już wcześniej też przypominałem, żeby te zabiegi wykonać. Proszę Państwa, do zbioru gdzieś przewidujemy 2-3 tygodni, więc czas na ostatni zabieg produktami do ochrony przed czernią krzyżowych, czyli alternariozą i ewentualnie szarą pleśnią. Takie zabiegi jak Signum, Luna Experience, Skorpion na przykład, tak? Jest ich jeszcze parę, więc tutaj sobie można cokolwiek wybrać, tylko też przypominam, że to jest okres karencji około 2 tygodni, 14 dni, więc należałoby się tutaj, że tak powiem, pośpieszyć. Jeżeli będziemy wykonywać te zabiegi preparatami do ochrony przed chorobami grzybowymi, obowiązkowo przy tych pogodach należałoby dodawać preparaty na bakteriozy, takie jak Verticus 3 Ramezolfo czy Abies CU. Stosując te produkty, jak również produkty do ochrony przed szkodnikami i chorobami grzybowymi, należałoby dodać produkt Protektor, żeby tych produktów nie zmyć z liścia za pomocą deszczowni. Także jeżeli chodzi o nawożenie, można dodawać nawóz powiedzmy sobie powyżej 30% potasu i około 10-12% azotu. Jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, to tak tutaj na tej plantacji już nie będzie robione nic. Jest to dosyć dobrze wykarmiona plantacja, więc nie ma potrzeby, żeby cokolwiek tutaj robić. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.